Od lipca musimy się liczyć z wyższymi stawkami za prąd i gaz. To, że zapłacimy więcej, jest nieuniknione. Pytanie tylko, o ile więcej? Odpowiedzią na rosnące koszty energii jest bon energetyczny, który ma ulżyć najbardziej potrzebującym. Zdobycie tego wsparcia nie będzie łatwe, gdyż kryteria kwalifikacyjne są surowe niczym zimowe mrozy. Paweł Jędrusik. Na pytanie, co sądzimy o podwyżkach cen prądu i gazu, odpowiedź chyba w całym kraju jest podobna. Nie mogę używać publicznie brzydkich słów. Co sądzę? No, tak jak wszyscy. Źle, że to poszło w górę. To jest podchody, żeby człowieka w ciu robić i tyle. Mocne słowa, bo rosnące koszty utrzymania coraz mocniej drenują nasze portfele. Odpowiedzią na podwyżki ma być bon energetyczny, ale dostaną go tylko ci, którzy zarabiają najmniej, bo wśród kryteriów jest m.in. dochód. Ten nie może przekroczyć 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2,5 tysiąca zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla każdej osoby, która musi naprawdę pozbierać nawet niewielki kawałek tego przysłowiowego wdowiego grosza, te 5 zł, to będzie robić różnicę. Ale dla osób, które zużywają dużo energii, dla osób, które często wiązały system energetyczny swojego mieszkania, swojego domu z źródłem, jakim jest elektryczność, to ta różnica w cenie wynikająca z bonu będzie praktycznie niewidoczna. Niewidoczna, bo dostać można w zależności od gospodarstwa domowego od 300 zł do 600 zł. Dla tych, którzy korzystają wyłącznie z energii elektrycznej, dopłata będzie o 100% wyższa. To jednak jednorazowe świadczenie. Wnioski o bon energetyczny będzie można składać od 1 sierpnia w urzędach miast i gmin. Wniosek oczywiście jest dostępny m.in. na stronach internetowych katowickiego MOPS-u. Wystarczy wydrukować, pobrać sobie taki wniosek, wypisać i następnie można go złożyć w jednym z punktów obsługi wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Mamy na terenie miasta 4 takie punkty. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 60 dni od ich złożenia. Wypłata pieniędzy ruszy jeszcze w tym roku. Co ważne, kolejny bon energetyczny dostać będziemy mogli na początku 2025 roku.